Wiadomości zaczynamy od strachu opozycji przed komisją, która ma badać rosyjskie wpływy w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Prorosyjskich decyzji było niestety wiele. Platforma nie chce, by było to przedmiotem badań i analiz. Teraz główny atak kierowany jest w stronę prezydenta. Rzecznik PO grozi głowie państwa sądem i zapowiada, tak jak reszta opozycji, bojkot komisji, jednocześnie obrażając wszystkich tych, którzy mogą się w niej znaleźć. I zgodnie ze znaną strategią Platformy ulica i zagranica, z pomocą ma ruszyć Parlament Europejski. Konrad Warzocha. Rosyjskie wpływy mogłyby moim zdaniem zniszczyć polską demokrację. Dlatego wpływy Kremla mają zostać zbadane przez komisję, której prezydent powiedział tak. I natychmiast ruszyła lawina ataków ze strony opozycji. Nie bardzo rozumiem, jak kwestia zbadania rosyjskich wpływów na Polskę w ciągu ostatnich 16 lat miałaby zniszczyć polską demokrację. To ustawa, do której przylgnęło już określenie Lex Antyputin. W końcu to na jej podstawie będzie można zbadać, kto w Polsce i dlaczego prowadził politykę sprzyjającą Kremlowi. Ja powiedziałem wyraźnie, ta ustawa jest skierowana przeciwko Putinowi i służbom rosyjskim. To jest ustawa Lex Antyputin. Wszystko powinno być jasne, ale jak się okazuje, nie dla wszystkich takie jest. Będą tego bardzo, bardzo żałowali. Donald Tusk nerwowo zachowuje się w tej sprawie od samego początku. Ataki opozycji, próba zastraszenia głowy państwa. Z całą pewnością prezydent Duda zostanie osądzony. Skierujemy pana odpowiedzialność do Trybunału Stanu. Tylko czego politycy opozycji boją się aż tak bardzo, że komisję chcą bojkotować? Donald Tusk ma jednak gigantyczny problem. Jego rząd, jego polityka, jego rządu, to była polityka oparta na bardzo dobrych relacjach, na ocieplaniu relacji z Władimirem Putinem, zbrodniarzem wojennym. Bez wątpienia zastanawia fakt, że tak mocno i politycy opozycji... Prezydent podpisał ustawę, która tworzy komisję Lex Tusk. I wspierające ich media ustawę utożsamiają z Donaldem Tuskiem. Komisja jest nielegalna, więc Donald Tusk nie musi się przed nią stawiać. W 13 punktach jest sprzeczna z konstytucją. To zarzut obalane dziś, jeden po drugim. Komisja będzie zajmowała się eliminowaniem ludzi z życia publicznego. Prawda jest taka, że komisja będzie prowadzić działania sprawdzające, w wyniku których może cofnąć poświadczenie bezpieczeństwa lub zakazać pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Komisja weryfikacyjna będzie mogła wydawać wyroki skazujące. Nie, komisja będzie podejmować decyzje administracyjne, a każdą z nich można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Komisja weryfikacyjna to sąd kapturowy. Znów wyjaśnijmy i sięgnijmy do nie tak dalekiej przeszłości. To Donald Tusk w 2022 roku chciał powołania komisji śledczej w sprawie rosyjskich wpływów. Tyle tylko, że kadencja tej zaproponowanej przez Tuska mijałaby z końcem kadencji Sejmu, a materiału do przebadania jest ogrom. Trudno sobie wyobrazić, aby tak szeroki zakres spraw i tak szeroki ciąg czasowy mogła komisja sejmowa w ciągu kilku tygodni przebadać. To dowód ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że to nie jest komisja na użytek kampanii wyborczej PiS, a raczej próba rzetelnego zbadania wpływów rosyjskich, jakie miały miejsce w Polsce w latach 2007-2022, a więc również w czasie, w którym rządzi PiS. Ale określenie Lex Tusk robi karierę w mediach romansujących z opozycją. Jak na ustalony sygnał rozkrzyczały się nagłówki prasy kojarzonej z opozycją w Polsce, wszystkie w podobnym tonie. Pojawiają się określenia takie jak Lex Tusk, polowanie na czarownicę, hańba. Tomaszowi Lisowi ostatecznie puściły nerwy. Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora. Wysyłanie przeciwników politycznych do komór przywołuje najgorsze skojarzenia. Przypomnijmy jeszcze... Ten sam dziennikarz przed laty z ówczesnym rosyjskim prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem. Tę rozmowę zresztą chętnie cytowała później rosyjska propaganda.